Cześć wszystkim, jestem Maja, witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Kiedy Pan Piecho Gryzie Briana Connegana, którą dostałam od wydawnictwa. Ja za co bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli interesuje Was kwestia z tytułu tego filmu, czyli dlaczego uważam, że takich książek powinno być więcej, co ta książka w sobie ma, że na wskroś poruszyło moje serce. Zwyczajnie zapraszam Was do oglądania, do zapoznania się z moją opinią o tej książce. 16-letni Dylan Mint jest głównym bohaterem oraz narratorem tej książki. Chłopak ma ciężkie życie z tego względu, że musi uczęszczać do szkoły specjalnej i cierpi na zespół Tourette, czyli przypadłość, która sprawia, że on nie jest w stanie tak naprawdę w 100% kontrolować sam siebie, że bardzo często dochodzi z jego strony do jakichś takich emocjonalnych wybryków, że potrafi wykonać jakiś gwałtowny, niebezpieczny być może nawet dla niego, jak i samego otoczenia gest, potrafi przeklinać w sposób całkowicie niezależny od niego, ma mnóstwo tików nerwowych i to wszystko, ta przypadłość bardzo utrudnia jego życie. On jest teraz na etapie bycia nastolatkiem, więc możecie zdawać sobie sprawę, jak ciężkie, przykre i smutne bywa niejednokrotnie dla niego życie, głównie ze względu na przykład na to, jak wyglądają jego relacje z otoczeniem, z rówieśnikami. W związku ze swoją przypadłością chłopak dość często odwiedza lekarzy i podczas jednej z takich rutynowych, można by powiedzieć, wizyt, on podsłuchuje rozmowę pomiędzy jego mamą a lekarzem, z której wyciąga wniosek, że zostało mu naprawdę niewiele życia i w ciągu roku umrze. I w tym momencie Dylan postanawia, że spisze sobie taką listę rzeczy do zrobienia, takich swoich małych marzeń, celów i zanim umrze, odhaczy wszystkie punkty z tej listy. I w związku z tym, że jest on nastolatkiem, te punkty nie są jakoś takie niesamowicie wyszukane. Niektóre są bardziej, inne może trochę mniej godne podziwu, chociaż też nie oceniajmy, on ma wizję, że za chwilę umrze, więc zupełnie nie zdziwił mnie fakt, że właśnie ma on 16 lat i postanowił na tej liście umieścić na przykład taki punkt jak uprawiać seks i to jeszcze z konkretną dziewczyną, o której marzy. Punktem, który niesamowicie na jego liście mnie wzruszył, był ten, aby pomóc jego przyjacielowi zdobyć innych przyjaciół, żeby ten nie został sam w momencie, w którym Dylana na świecie zabraknie. I poza całą tą listą, poza świadomością Dylana, że zostało mu tak naprawdę niewiele z życia, bardzo ważnym wątkiem w tej książce jest również jego rodzina. Fakt, jak to wszystko funkcjonuje, a nie funkcjonuje to tak pięknie, kolorowo i łatwo. Dylan mieszka z mamą. To, co dzieje się z jego ojcem, jest naprawdę skomplikowaną sprawą, więc uznajmy, że jest on nieobecny. Tak jak mówiłam Wam na początku, narratorem tej książki jest Dylan, natomiast przez powieść przeplatają się różnego typu wstawki z na przykład wiadomościami, SMS-ami, czy też z listami, które Dylan pisze do swojego ojca. I chcę tylko powiedzieć, że te listy niejednokrotnie rozdzierały moje serce. Zresztą ta książka bardzo często to robiła. Sprawiała, że wpadałam w przeogromne poczucie nostalgii, takiego wielkiego smutku i współczucia względem Dylana oraz jego przyjaciół, bo nie tylko Dylan w tej powieści mierzy się z różnego typu prześladowaniami. Ludzie z jego otoczenia również, na przykład mamy tutaj wątek rasizmu z tego względu, że mamy osobę, która pochodzi z Pakistanu. I prawda jest taka, że temat prześladowań to jest punkt, który najsilniej oddziaływał na mnie emocjonalnie przez całą tę książkę. Jest taka jedna scena w parku, w której właśnie mamy do czynienia z przeogromnym rodzajem prześladowania. Nie będę Wam za wiele zdradzała, jeżeli ktoś z Was tę książkę przeczytał, to na pewno wie, o co mi chodzi, o czym teraz mówię, do czego piję. Ta książka, moja droga, z jednej strony zwyczajnie rozdziera serce, ale z drugiej właśnie przeogromną jej siłą jest fakt, że te wszystkie ciężkie problemy są wrzucone w akcję książki młodzieżowej, książkę, której historia przybliżana jest nam właśnie oczami młodego człowieka. Mamy tu też typowe myślenie młodego człowieka, sprawia, że nie wszystko jest tutaj tak totalnie depresyjne. O nie, nie myślcie sobie, że czytanie tej książki to jest tylko i wyłącznie płacz i depresja, że kiedy ją odkładacie, to jedyne, o czym będziecie myśleć, to właśnie o tym, jak ciężkie i okropne jest życie. Ta książka ma w sobie ten rodzaj magii, który sprawia, że po jej przeczytaniu wy czujecie bardzo dużo nadziei i jesteście napełnieni takimi pozytywnymi emocjami, mimo że było tutaj cholernie ciężko.
niejednokrotnie. Poza wstawkami, o których już wcześniej wspominałam, które uwielbiam jako przerywnik w narracji, czyli tymi wszystkimi listami, wiadomościami, chciałabym zwrócić Waszą uwagę również na fakt, że to nie jest najłatwiejsza książka do przeczytania. I teraz w jakich aspektach macie rozpatrywać to, co przed chwilą powiedziałam? Język tej powieści jest, można by powiedzieć, dostosowany do czytelnika. Jak już mówiłam, narratorem tej powieści jest nastolatek, więc to nie jest najbardziej wyszukany na świecie język, ale nie zapominajmy o tym, że to jest nastolatek z zespołem Tourette'a i ten zespół przejawia się w sposobie, w jaki on się wypowiada. Bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że wy nie jesteście w stanie może w 100% zrozumieć, o co mu chodzi. On ma taki swoisty rodzaj języka. Zdarza się, że chłopak po prostu używa takich sformułowań, które rozumie tylko on i które wy też jesteście w stanie zrozumieć, jak już troszkę wgryziecie się w tę książkę i ogarniecie, jak on patrzy na świat i co jest dla niego zabawne, w jaki sposób właśnie wyraża emocje. I w tym momencie chciałabym Was uczulić, bo właśnie jeżeli szukacie książki, która jest napisana całkowicie prostym językiem, w której nie będziecie musieli wkładać jakby wysiłku w to, żeby pewne kwestie zrozumieć i jeżeli nie chcecie, aby były w książce, którą czytacie, jakieś fragmenty, które są dla Was nie do końca czytelne, to uprzedzam, że z tą książką właśnie tak bywa. Chociaż w moich oczach wielką siłą tej książki jest właśnie fakt, że my jesteśmy w stanie tak doskonale wczuć się i zrozumieć osobę, która cierpi na zespół Tourette'a. Ja czytałam w swoim życiu już kilka książek, które zawierały bohatera z tym, że zespołem, natomiast nigdy z jego perspektywy. I fakt, że tutaj mogłam tego doświadczyć, coś niesamowitego. Poza tym zespół Tourette'a nie jest tutaj jedyną przypadłością, z którą ludzie się mierzą. Jest tutaj podniesiony również na przykład temat autyzmu, który swoją drogą rewelacyjnie porusza serial Atypowy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. I w tym momencie chciałabym zaznaczyć, że jeżeli Atypowy Wam się podobał, bo już go widzieliście na przykład, to ta książka takim klimatem jest dość podobna do tego serialu. Jest równie słodko-gorzka. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ja jestem niesamowicie dumna z tego, że coraz więcej książek młodzieżowych porusza tematy, które kiedyś zupełnie były omijane w tego typu książkach. Pamiętam, jak byłam młodsza i sięgałam po książki przeznaczone do mojej grupy docelowej. I przede wszystkim książki, które wtedy się czytało, to były lektury typu Zmierzch. Nie zrozumcie mnie teraz źle, nie mam na celu urażać autorów żadnych innych książek, mimo że wielką fanką Zmierzchu nie jestem. Natomiast teraz mam wrażenie, że autorzy prześcigają się w pisaniu właśnie książek młodzieżowych, które mają w sobie taką moc, moc przekazywania i uczenia o przypadłościach, które są dookoła nas, ale być może my zbyt wiele o nich nie wiemy. Ja myślałam, że co nieco o zespole Tourette'a wiem, ale ta książka uświadomiła mi, jak wielkie braki w wiedzy posiadałam i uzupełniła mi właśnie tę wiedzę, co niesamowicie mnie cieszy i ten wyścig, o którym mówiłam wśród autorów, to jest coś niesamowicie pozytywnego. Cieszę się, że podejmowane są trudne tematy, bo to nie są książki, które można po prostu usiąść i zacząć pisać. To są książki, które potrzebują wielkiego researchu, wiedzy na temat, o którym się pisze. Tutaj ta wiedza jest i z tego względu ja tę książkę Wam serdecznie polecam. Wychodzę z założenia, że jeżeli jesteście osobami młodymi, które dopiero co się kształtują i chcą się ukształtować na dobrych ludzi, to tego typu książki powinniście czytać. Bo to nie jest tylko i wyłącznie rozrywka, którą daje Wam czytanie. To jest czytanie, które otwiera oczy i które jest wartościowe i które ja sobie w tym momencie najbardziej cenię. I oczywiście uważam, że jeżeli jesteście starsi, to również śmiało po tę książkę powinniście sięgnąć. Być może wyciągniecie z niej trochę inne rzeczy niż właśnie taki młodszy czytelnik. I ta książka jest dobra dla dorosłych, którzy zapomnieli już, jak to jest być nastolatkami, dla dorosłych, których irytują te nastoletnie problemy, którzy są po prostu zdenerwowani, kiedy, nie wiem, ich córka, czy syn, czy ktoś młodszy z ich otoczenia przychodzi i zaczyna opowiadać o tym, że tu coś dzieje się w szkole, że on ma takie i takie rozterki. Dla Was, dla starszych osób, być może to już są takie zamierzchłe czasy, to są problemy, które w wielkiej mierze życia wydają się takie nieistotne, ale prawda jest taka, że na pewnym etapie to trzeba wszystko przeżyć i to jest ważne. Dla zwykłego nastolatka problemy właśnie tego okresu życia mogą być ciężkie, a co dopiero dla takiego Dylana. Moi drodzy,
gorąco, serdecznie polecam. Wartościowa, piękna książka. Naprawdę, jeżeli macie przeczytać jedną książkę w tym miesiącu, która da Wam coś wartościowego, niech to będzie ta książka. Ja tego filmu już przedłużać nie będę. Jeżeli czytaliście na przykład Cud Chłopaka, czy też Cudownego Chłopaka, jak to pozmieniali w pewnych czasach, i ta książka wydała Wam się wartościowa i ważna, zdecydowanie sięgnijcie po to. Jeżeli oglądaliście serial, o którym wspominałam, również uważam, że to jest coś, po co powinniście sięgnąć. Raz jeszcze powtórzę, piękna, wartościowa, z humorem pozycja, nie omijajcie jej, warto poświęcić jej swój czas. Tak. W tym momencie się z Wami żegnam. Jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli lubicie słuchać o książkach, jeżeli lubicie książki, które tutaj staram się dla Was wybierać, to zostawcie kciuka w górę. Żeby być na bieżąco z moimi książkowymi filmami, zdecydowanie subskrybujcie ten kanał, włączcie dzwoneczek, no i też wpadnijcie na przykład na mojego Instagrama, ponieważ tam update'uję za każdym razem, jak tylko wrzucę jakiś nowy film, tam pokazuję Wam też moje życie i dzielę się z Wami zdjęciami mnie, książek oraz kota. Tak. To jest mniej więcej tematyka mojego Instagrama. I również na Instagrama Was odsyłam, ponieważ tam planuję zrobić dla Was konkurs na tę książkę. Nie wiem do końca kiedy, ale na pewno pojawi się on w lutym. Ta książka jakby co jest już dostępna w księgarniach, więc spokojnie możecie ją znaleźć właśnie w księgarniach czy to w bibliotekach. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich wartościowych książek, o których będę mogła Wam tutaj na kanale opowiadać. I mam nadzieję, że będziecie, zostaniecie ze mną na dłużej i że zobaczymy się w kolejnym filmie, który już niedługo. Do zobaczenia. Pa!